nami pogodowa huśtawka, deszcz, deszcz ze śniegiem, silniejsze podmuchy wiatru i chwile ze słońcem. Tak w skrócie zapowiada się pogoda na nadchodzący weekend. Angelika Bednarska, dobry wieczór, zapraszam Państwa na szczegółową prognozę pogody. Tej nocy we wszystkich regionach zachmurzenie na ogół będzie umiarkowane z lokalnymi przejaśnieniami. Z zachodu na wschód wędrował będzie front atmosferyczny, który przyniesie opady deszczu, a lokalnie także deszczu ze śniegiem. Tej nocy lekki mróz chwyci jedynie w części północno-wschodniej, gdzie temperatura spadnie do minus 1 stopnia. Na pozostałym obszarze nieco cieplej, od 1 do maksymalnie 4 stopni w części zachodniej. Uczucie chłodu będzie jednak potęgował wiatr, który w porywach osiągnie nawet 70 km/h. A jutro na pogodę w Polsce wpłynie bardzo rozległy niż z nadmorza północnego. Towarzyszący mu front atmosferyczny przez cały dzień przynosić będzie deszcz i lokalnie również deszcz ze śniegiem. Do kraju napływa atlantyckie ciepło, które jutro najbardziej odczują mieszkańcy Dolnego Śląska, gdzie temperatura wzrośnie nawet do 10 stopni. W centrum będzie około 8, najchłodniej na północnym wschodzie, tutaj maksymalnie 4. Spójrzmy teraz na szczegóły dla naszego regionu. Nadchodząca noc na Kujawach będzie pochmurna i mokra. Z zachodu wkroczy do nas front atmosferyczny, który przyniesie deszcz, a w części zachodniej również deszcz ze śniegiem. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 3 stopni, ale odczuwalnie będzie znacznie chłodniej, bo wiatr będzie osiągał 60, a nawet 70 km/h. Jutro aura w regionie będzie dość zmienna. Na niebie trochę chmur, trochę słońca i przelotny deszcz. Temperatura oscylować będzie w granicach od 7 do 8 stopni. Ciśnienie powędruje teraz w górę. Jutro barometry wskażą 990 hektopaskali. Kolejna prognoza pogody po wieczornym wydaniu zbliżeń. Do zobaczenia.